Witam, z tej strony Blade Belier. Dzisiaj wam pokażę tą wspaniałą grę. Może nie wspaniała, ale nie jest zła. W sumie recenzję dzisiaj z tego robię. Więc czekam na 100 łapek i będzie seria. A jak nie, no to nie, tylko będzie krótka recenzja, moja recenzja. Własnoręczna recenzja, więc co tu, od czego tu zacząć? No jak wiemy, mamy bazę, nie? Możemy budować różne rzeczy, jakieś warsztaty, jakieś laboratorium i tak dalej, nie? I to jest o, na przykład warsztat, nie? Jest hangar, jak widać, tutaj, nie? No... i tak dalej. No ale najważniejsze jest to, że można napierdalać się z ufologami. No z tymi, no, z chujami tymi, nie? Z kosmosu. Z cywilizacją pozaziemską. O. Tak. Ja już praktycznie ukończyłem grę, więc mogę co nieco powiedzieć. To jest ten dodatek do XCOM-a, nie? Nie będę wymawiał, bo się zapluję. No, więc to, co mnie zadowoliło, jak dodali pewne rzecz, typu laboratorium genetyczny i oczywiście dali też melt, ten nowy zasób, tak? Też taki dosyć ciekawy. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Z tą substancją, no ale to wiadomo, o co chodzi teraz. No i człowiek na przykład bierzesz, kurwa, jakiegoś typa, czy tam kobietę. No dobra, chuj, niech będzie ona. No i tu można genetycznie tam ją modyfikować, nie? Mózg zmienić, czy tam oczy, nie? No jakieś tam, kurwa, ładniejsze, nie? Serce dodatkowe, nie? O, płuca tam, nery, te sprawy, żeby lepiej wódkę filtrować, nie? No, skóra, żeby nie przyłapali w pracy, jak się pije, nie? Widzialne być podczas spożywania alkoholu. No i skakać też można, o, i kość szybciej tam, no, szpik kostny tam produkuje krew, nie? No i takie tam duperela, nie? To jest modyfikacja genetyczna. GMO, tak zwane. Ulepszenie żołnierzy. Dział techniczny, nie? To już, jak widać, to już taki robokop, nie? Się tworzy tutaj. Możemy dodać na przykład jakiegoś cymbała. Dzikusa na przykład. No i robimy taką amputację kończyn i zostaje korpus i głowa. Czyli bardzo, bardzo, powiedziałbym, ciekawie jest. No i ten żołnierz straci też wszystkie modyfikacje genetyczne. Wybrany operator zmieni klasę na żołnierza mech. Ja to rozumiem jako mech czy coś zmechanizowany, no. Koszt, widać, pieniążki, tyle. Meldu tego 10, tego zasobu, którego trzeba zdobywać na polu. No na polu, tak? Bitwy w sumie. W sumie ciekawe to jest. Tam ma tam plusy, bonusy, nie? W sumie ja proponuję mieć dwa mechy w teamie, albo jednego minimum, bo się w sumie przydaje. Ma te też leczenie, tam inne pierdoły, nie? O właśnie. Tak, żołnierz to żołnierz. Ale trzeba też zbudować mecha, tak? No, budowa nowego mecha na przykład. Meca. A ja na to mech mówię. Jakoś tak się utarło. No, jest opiekun. Ma bajerę, miotać ognia, albo kinetyczne te uderzenie wybierasz. Albo para regenerująca, no takie pierdnięcie i regeneruje ludzi wokół ciebie. Wokół waszego, no wokół tego, no. Mecha, tak? No, granatnik to tam za bardzo nie testowałem, ale to zależy to, co lubi, nie? No, ale latające granat tyle, no. To tu jest napisane, tak? Granat praktycznie zawsze trafia, to jest plus, ale niszczy za to różne tam rzeczy, o, obcych, broń i tak dalej. Wyrzutnia mini zbliżeniowych. No to takie, wiadomo, miny, nie? To się wiebią. Elektroplus. Elektroplus też nie jest zły. To zależy, kto co lubi tak naprawdę. Ja to mam, kurwa, działo kinetyczne, para i te elektroplus. No tam miny to już tam kto co lubi. O, a to jest paladyn. Paladyn. To jest w sumie trzy rodzaje tych mechów.
W sumie ciekawe to jest, nie? Powiem wam, no. Wiadomo, można różne rzeczy tutaj produkować, jak się rozwinie w laboratorium, nie? Z czasem tam się przysłuchuje tych obcych i tak dalej. O, medale są też nowe, doszło, nie? Medale tam można dać dla jakiegoś kutasa, nie? Kutasa bez majty. O, pokaż swoje medale. Ale ty masz dużo medali. O! Tak? Salutuj, salutuj, dziwko. Dymek, kurwa, szybko dyma. Zobacz pomniki. A specjalnie ich kasowałem, bo mnie kurwa tam ludzie wkurwiali. A to baba, a to jakiś kurwa Niemiec i tak dalej. U mnie Ruscy albo Polacy, ale niestety ciężko z tym jest, żeby wybrać. By wybrać to, co się chce. Rynek czarny to też dobry, szkoda, że kupywać nie można. Zdaje się. No, kupić nie można, raczej. Raczej nie. A, i doszła ta nowa. Exalt, czy jak oni tam się kurwa nazywają? Exalt. Czy Exalt się czyta? I to ich broń jest, nie? No tak jak my, tylko że inaczej trochę. Ludzie kontra ludzie, tak? Organizacja dzika taka. Coś podobne do XCOM, nie? Zastanawiam się, czy to się opłacało. Oczywiście mam na myśli obcych. Mhm. Jak widać, Argentyna i tam Brazylia dostała po piździe. No się nie wyrobiłem i tam dalej i chuj. No. No to co? Zobaczmy, jak to tam. A ja pierdolę, chuj, zobaczymy. Na świątynię nie pójdziemy przecież. Nie ma chuja we wsi. Muszę wczytać i wam pokazać normalną walkę, nie do świątyni, bo użyłem pewne urządzenie, nie będę zbytnio tutaj spoilerował, bo się popłaczecie. Dziękuję za wsparcie dla zespołu badawczego, dowódco. Dobra, spierdalaj. Szukamy jakiejś zadymy. O! Dowódco, rada domaga się rozmowy. Otwieram bezpieczne połączenie. Dobra. Doskonale. Czekamy na postępy waszych prac. Jest nasz mech. I nasz kurwa Jackson. Caleb Koke. Mickey. Ksywa. Złośnik. Chip. Dymek. Szafa. Premier. Szafa to ten mech kurwa powinien być, nie? No, można wybierać oczywiście tamtego, no ale chuj w dupę. Zdolności psioniczne to tam wiadomo zawsze były w tej podstawce, bo to z dodatkiem, nie? Ale to w sumie nie ma szału, to kontrola umysłu fajne w sumie jest. Tak naprawdę. Pancerz psioniczny zdaje się doszedł, ale nie jestem pewien. Na stówę. W sumie pancerzów tych mało jest naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z tym starym to siedem. No to co, to dużo? A broni to już w ogóle, kurwa. Laserowe i plazmowe, no i te zwykłe te. No to kurwa, no co to, to chuja, tak mało trochę. Po prostu brakuje pewnej rzeczy. Plecaka jakby, tak jak w starym tym ufie, tak? To dobre by było. No ale dobra, chuj. Pokażę wam mniej więcej, jak się tutaj napierdala. No, szykujcie się, uderzeniowy. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Oj, w Niemczech, kurwa. Rozbroj bombę, nim pierdolny. Zapobiegnij reaktywacji bomby, zabijając wszystkich przeciwników. Leci szybowiec. Mech, nawet fajny, tylko że on kurwa ma wkurwiające takie coś, że nie może się schować za żadną przeszkodą. Tak oficjalnie, tylko trzeba go tak kurwa jak dziecko zaprowadzić, ale nie może się wychylać. Nie mamy na to zbyt wiele czasu. Zbytno. Obcy próbują zdetonować ładunek wybuchowy gdzieś w tym rejonie. Musimy Dobra. Zlokalizować bombę i rozbroić ją, zanim będzie za późno. Damy radę. Nasze czujniki wskazują, że to urządzenie jest jakimś mechanizmem uzbrajającym. Obcy przekazują z niego moc bezpośrednio do bomby. Odcięcie tego węzła mocy powinno dać wam więcej czasu na znalezienie i rozbrojenie ładunku. Mamy nowy cel. Oj. Doskonale, kolejny z głowy. Strzelaj! Oj, traf!